Szkoła podstawowa w Bolszewie w tej chwili po raz trzeci przystąpiła do tej akcji. Dwa lata temu, kiedy pierwszy raz się akcja pojawiła, znaczy pojawił się ten program, to natychmiast zgłosiliśmy się do niego. Po prostu uważam, że jest to absolutnie konieczne. Nie mam tej pewności, ale wszystko wskazuje na to, że dzieci niewłaściwie się odżywiają. Odbija się to ich przede wszystkim na ich zębach. Kiedy robimy badania takie stanu uzębienia, prowadziła je te badania nasza tutaj pani dentystka w Bolszewie, która jest w gimnazjum, to twierdziła, że stan uzębienia jest zatrważający, że dzieci wyraźnie jedzą za mało produktów mlecznych, a poza tym za miękkie pożywienie. To się odbija na zębach. Również brak witamin często tutaj się pojawia. W związku z tym ta akcja Owoce w szkole była dla nas, wydaje się, że bardzo wskazana. My sami walczymy z tym, rodzice nas popierają, bo 100% rodziców wyraziło kolejny akces na to, że bierzemy udział w tym programie. Staramy się dużo mówić właśnie o pozytywach, o tym, że jakie są walory owoców i warzyw, aczkolwiek dalej są gdzieś te jeszcze chipsy i takie inne, bo to jest walka nie tylko na rok, na dwa, ale na ileś tam, na dłuższy okres. Przy tej akcji zawsze prowadzimy takie, realizujemy programy uświadamiające dzieciom, dlaczego powinny jeść warzywa, jaka jest rola warzyw w żywieniu ogólnym człowieka. Samo pokazanie dzieciom, że należy zjadać owoce i warzywa, nie zawsze przyczynia się do tego. Działaliśmy na różnych płaszczyznach. My byliśmy zobowiązani bodajże do dwóch zajęć dodatkowych na takim, jako program edukacyjny. My przygotowaliśmy z dziećmi surówki, sałatki. Były zajęcia w zależności z jakimi klasami, na straganie, w sadzie. Były inscenizacje warzywno-owocowe, gdzie jedna klasa zapraszała drugą. I program Owoce w szkole sprawdził się.